tym mieście na rynku znajdziemy piękne renesansowe kamienice, jakby przeniesione z Kazimierza nad Wisłą. To Racibórz nad Odrą. Podobieństwo nieprzypadkowe. Jedno i drugie miasto budowały te same polskie ręce. Nad Wisłą i nad Odrą od wieków mieszka ten sam polski lud. Nad Wisłą i nad Odrą rozbrzmiewał polski język zarówno przed wiekami, jak i dzisiaj. Przetrwał ludowy polski obyczaj, przetrwały piękne ludowe opolskie stroje. Strzegły polskości kobiety śląskie, takie jak Aniela Kochanowska, dziś radna Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu. Mieszkańcy Raciborza schodzą się na próbę chóru Echo, jednego z licznych na opolszczyźnie chórów ludowych. Pójdźmy z nimi i posłuchajmy jednej z tych pieśni, które uszły cało przez wieki germanizacji i ucisku, które przetrwały nad polską Odrą. Polska, ziemia urodzaju, była niegdyś krainą śmierci. Wyrastały na niej fabryki śmierci. Tu w Kędzierzynie pracował dla hitlerowców potężny kombinat i farben industrii, produkujący trucizny i gazy, które uśmierciły miliony ludzi w obozach koncentracyjnych. Na jego gruzach Polska Ludowa wniosła fabrykę urodzaju. W ciągu kilku lat zbudowaliśmy potężne zakłady chemiczne, które w przyszłości będą największym w Europie kombinatem nawozów sztucznych. To największa obok Nowej Huty inwestycja planu sześcioletniego. Tu rodzi się wielka polska chemia. Wszystko to zbudowały polskie ręce i polskie mózgi. Ręce dzielnych ludzi, entuzjastów i zapaleńców. W roku 1947 nie ulękli się oni zwałów gruzy i rumowisk, gdzie czyhały hitlerowskie miny. Oto kilku z nich, pionierzy kędzierzyńskiej budowy. Były członek komunistycznej partii Niemiec, brygadzista Józef Podolski, brygadzista Eryk Tokaj, Henryk Glut, Konstanty Leidler, główny inżynier, Jan Klonka, racjonalizator. Takich jak oni ma dziś Kędzierzyn wielu. Dzięki nim w ciągu kilku lat powstaje zakład, który da produkcję dziesięciokrotnie większą od produkcji przedwojennych mocy. W tej wieży granulacyjnej następuje ostatnia faza produkcji. Warto tu zajrzeć. Oczyszczanie olbrzymiej tarczy obrotowej to widok niezwykły i fascynujący. Stąd wychodzi gotowy saletrzak, na który czekają polskie pola, na który czekają także chłopi opolskie.
Odra to jedno z województw przodujących w spółdzielczości produkcyjnej w Polsce. Co druga gromada ma tutaj spółdzielnię? Jesteśmy w spółdzielni produkcyjnej Wilamowa. Zeszłoroczny jej dochód przekroczył 2 miliony złotych. Spółdzielcy nie zatrzymują maszyny ani na chwilę. Specjalne brygady pracują wtedy, gdy inni korzystają z przerwy obiadowej. Inną wieś pamiętają starzy opolscy chłopcy. Opowiadają nieraz, już teraz wesoło, o tych nieznanych i niepojętych dla młodych latach. A nie usprawiał ci to ojciec, jako go to rozprzygoda spotkała, ty jeszcze do niemieckiej szkoły chodził? Nic, cóż ja ci powiem. Roz na początku roku szkolnego nowy rektor pyta twojego ojca, jak się nazywa. Żurek, padł ojciec. Żurek, Żurek, przedwiźnia rektor. A czy ty nie wiesz, łośle jeden, że w niemieckim nie ma nijakiego żyd, jeno cet? Wiesz się, córek, a co byś to spamiętał, mąż? I dostał twój ojciec spora razy w dęba, aż się obliczył. Jak przyszedł do domu, powiedział to swojemu ojcu. Swojemu starzykowi. Starzyk spokojnie wysłuchał, a jak ojciec skończył, pytał go. Cóż, jak się będziesz spał? Córek, odpowiedział ojciec. I ani się borok nie spodział, jak zaś od starzyka dostał dwa razy w łeb. To byś pamiętał, że się zbierz żurek, a nie żadny córek. Na wsi odwiedzimy jeszcze najmłodsze pokolenie Opolan. Opolszczyznach lubi się dobrą organizacją żłobków miejskich i wiejskich. Województwo opolskie ma jeden z najwyższych w kraju przyrost naturalny. W jednym tylko roku 1953 wzbogaciła się Polska o 25 tysięcy takich właśnie obywateli urodzonych na Opolszczyźnie. Czują się w tych warunkach opolskie bociany, zanim wrócą do gniazda. Nadchodzi wieczór. W mieszkaniach, we wsiach, we wszystkich obejściach przygotowania do spoczynku. Ale wieczory wsi opolskiej nie są już puste. Gęsto rozbudowana sieć czytelni i bibliotek sprawia, że książka staje się codziennym towarzyszem młodych i starych. Polska książka, o którą walczyły tu całe pokolenia, za którą opolscy Ślązacy szli do więzień i na wygnanie. Oto jedna z tych, które krzewią polskie słowo, polską myśl i polską sztukę. Bibliotekarka Maria Olbert z wiejskiej biblioteki.